Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu Masie. Ja dzisiaj nie zaczynam sama tego vloga. Proszę bardzo, kto jest dzisiaj ze mną? Kto? Reniferek! Zosia. Zosia jest z nami. Nie, no dzień dobry Wojtusiu. Dzień dobry. Wojtuś dzisiaj jest ze mną, w sumie od rana. Gdyż ponieważ mamy dzisiaj szkołę rodzenia online, słuchajcie. No i jesteśmy bardzo ciekawi w ogóle, jak to będzie przebiegało i jak to będzie wyglądało, bo ja sobie szkołę rodzenia online wyobrazić totalnie nie potrafię. Natomiast zdecydowaliśmy się na nią, zobaczymy i na pewno damy wam znać po. To są 3 dni od 10 do 13, więc to jest po 4 godziny. Myślę, że sporo. Nie wiem, zobaczymy. To też jest też chyba w tym fajne, że jak będzie coś nas nudziło albo coś nie będzie nas interesowało, to po prostu się odłączymy. Nie wiem, totalnie nie wiem, na co mam się przygotować i totalnie nie wiem, jak to będzie wyglądało, więc zaczynamy za 5 minut. Zrobiłam sobie kaweczkę i czekamy na łączenie się z grupą, bo z tego co wiem, to jest grupowa szkoła rodzenia, więc pewnie będzie trochę par z nami. Nie będziemy sami. Stresujesz się? Strasznie. A będą jakieś testy później? Egzamin. O rany boskie. A jak nie zdam, to co wtedy? No to... To wezmą mi dziecko. Tak. Nie zdam. Ono musi wpływać na mięśnie, na miednicę, ono musi obrócić się w kanale kostnym, ono musi ładnie zejść w pierwszej kolejności do miednicy, a szyjka... Mi dzisiaj pożyczyła moja położna, ta, która ze mną będzie przy porodzie, fajną książkę, więc zaczynam ją czytać. Tutaj mamy przerwę na razie w szkole rodzenia. A tu proszę mój Wojtuniu. Ja leżę. Leżysz i właśnie czytamy o 36 tygodniu, o zwiastunach porodowych i pytam się Wojtka, co on u mnie zauważył. My jesteśmy już po lekcji pierwszej i powiem wam, że mieliśmy taki atak śmiechu przez ostatnie 20 minut, ale po prostu z Wojtkiem nie da się chyba chodzić na jakiekolwiek wykłady, bo on wszystko komentuje i jeszcze on ma takie poczucie humoru, że aż ja się popłakałam z po prostu... Jak on słuchał tego i czasami na przykład był taki filmik puszczony na sam koniec, jak... No porodu, tak naprawdę jak trwa ten ostatni moment porodu, kiedy jak wychodzi główka, no i już dziecko rodzi się i kładą tutaj matce. I Wojtuś zobaczył, jak wygląda takie dziecko. No ja wcześniej widziałam, tak, że dziecko jest silne, jest cały w śluzie i w ogóle. Wojtek chyba pierwszy raz w życiu miał okazję zobaczyć, jak takie dziecko wygląda, od razu wyjęte z brzuszka. I jego po prostu mina niezastąpiona, naprawdę, więc... Powiem wam, że uśmiałam się tak, że aż popłakałam się z tego wszystkiego. Naprawdę wesoło. Jakbym z nim studiowała, to chyba bym się zakochała w nim już od pierwszego roku studiów. Ale było nam dane spotkać się kilka lat później, chociaż tyle. No. A teraz zabieramy się za obiad. I tak. Do nas przyszło Recaro. Czyli co? Fotelik samochodowy. Otwieramy. Mamy nasz fotelik. Ja na początku się, słuchajcie, przestraszyłam, że są w ogóle dwa foteliki. Mówię, Wojtek, przecież my zamawialiśmy jeden, o co w ogóle chodzi. Ale nie, to jest baza. Z tą podnóżką taką do podłogi, do auta. No i to jest dla starszego dziecka, a to jest to nosidełko, które też się wpina do naszego wózka. Jej, jakie to jest leciutkie. No. O matko, zobacz. No wiem, no przecież... Super jest to. No. No i kolor jeszcze ładniejszy na żywo niż przez internet, jak wybieraliśmy. No i wszystko. Teraz musimy się tego nauczyć obsługiwać. Ja się cieszę jak małe dziecko. Tak, bo tu się bardziej cieszę chyba dzisiaj niż z wczorajszych Mikołajek. To ja będę w tym jeździł chyba. Śmiało, śmiało. A czemu zdecydowaliśmy... Co? Nic, bo nic, nic. A czemu zdecydowaliśmy się właśnie na foteliki Recaro? Bo w sumie zrobiliśmy taki rekonesans w internecie i wśród rodziny i znajomych. No i chyba Recaro jednak jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo fotelików.
Dlatego też postawiliśmy na nich. Zobaczymy. Teraz trzeba się tylko nauczyć obsługi tego, tych wszystkich pasów, guzików i wszystkiego. I... Bobasku, możesz przychodzić na świat. Bo już możemy cię nawet... Mamy już się w czym odebrać ze szpitala. Tak, więc... Kolejny problem z głowy, bo jeszcze baliśmy się, jak 2 dni temu coś tam się zaczęło u mnie ze skurczami, to mówimy, Boże, co my w ogóle, w czym my dziecko odbierzemy, jak teraz bez fotelika nie odbierzesz dziecka. Ale już mamy, więc spoko. To ja idę na zakupy, na razie. Ale fajnie, że on jest taki lekki, mega, bardzo mi się to podoba. No i przede wszystkim, że mi do butów pasuje. Faktycznie, Wojtek, ty masz kurtkę w takim kolorze i buty na zimę. Cwaniaczek. No i Wojtuś mnie zostawia. Do pracy, rodacy! Idzie do pracy. A do mnie przychodzi Agatka. Patrzcie się dobrze? Będziemy. Powiem wam, że czytam tą książkę i nie mogę się od niej oderwać. Położona mi ją dała, żebym sobie gdzieś tak przeleciała po najważniejszych rozdziałach, ale czytam od samego początku. Jestem z niej bardzo zadowolona, bo powiem wam, że jest napisana super językiem, bardzo prostym. Dużo jest takich zdjęć różnych, pokazanych, przykładowych, nie wiem, rzeczy. Ja naprawdę, jak któraś z was jest w ciąży i szuka fajnej książki, to naprawdę ją polecam. Thank you.